Większość ludzi na świecie potrafi dotrzeć jedynie do kilku procent informacji w internecie. Reszta, czyli ogromna większość danych, jest głęboko ukryta przed tobą. Większość osób sądzi, że wykorzystanie zasobów źródłowych jest wystarczające, aby znaleźć potrzebne dane i nie zdaje sobie sprawy, że ponad 90% danych nie jest indeksowane przez wyszukiwarki, jest niewidoczne. Akademia Wywiadu uczy swoich studentów skutecznych metod wyszukiwania tych właśnie niewidocznych danych i docierania do prawdy. W naszej akademii zdobędziesz rzeczywiste umiejętności oraz poznasz techniki i narzędzia, których używają organy ścigania, prywatni detektywi, organy finansowe, banki, komornicy, wywiadownie gospodarcze, dziennikarze śledczy, cyberprzestępcy i obrońcy praw człowieka, a nawet właściciele przedsiębiorstw, wykorzystując w ten sposób przewagę na rynku. Nauczymy Cię, jak docierać do ukrytych informacji na temat ludzi, firm i zdarzeń, gromadzić je i analizować. Po tym szkoleniu Twoje oczy otworzą się na tyle szeroko, że zaczniesz patrzeć na świat inaczej. Jesteś na to gotowy? Masz wybór. Zostajesz w Matrixie czy przyłączasz się do nas? Co wybierasz? Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 10 czerwca 2023 roku amerykański dziennik Wall Street Journal, powołując się na śledztwo niemieckiej Federalnej Policji Kryminalnej, napisał, że Polska była bazą operacyjną do wysadzenia gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Wysadzenia, które miało miejsce 26 września 2022 roku. Powołując się na ustalenia niemieckich śledczych, amerykańscy dziennikarze szeroko opisali trasę jachtu, które ich zdaniem, czy zdaniem niemieckich śledczych, służył do przeprowadzenia operacji, który także miał wpłynąć na polskie wody i który jest, cała historia z tym jachtem jest powiązana także z jedną ze spółek zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretnie chodzi tutaj o jacht Bavaria Cruiser o nazwie Andromeda. Andromeda to jacht, który został wypożyczony z portu w pobliżu niemieckiego Rostocku na początku września 2022 roku. Do tego portu miał przyjechać samochód osobowy na polskich rejestracjach. Miał to być typowy charter. Wypożyczenie po prostu jachtu, wpłacenie kaucji, opłata za wynajem jachtu i za paliwo. No i tutaj też bardzo istotna kwestia. Część z osób, które wyczarterowały ten jacht, miało używać fałszywych paszportów bułgarskich i rumuńskich. Także mieli ci właśnie wynajmujący jacht mieli korzystać z łączności satelitarnej. Sam jacht nie posiadał specjalnego urządzenia AIS, które pozwala lokalizować poszczególne statki, czy też na morzu ostrzegać inne jednostki o zbliżającym się innym statku, czy jachcie na przykład. No i tutaj też bardzo istotne ustalenie, że Andromeda, ten jacht, miał zatrzymać się w portach co najmniej dwa razy i to niedaleko rurociągów Nord Stream. Niemieccy śledczy mieli w pełni zrekonstruować całą dwutygodniową podróż Andromedy. Mieli także połączyć dane z urządzeń radiowych i nawigacyjnych tego jachtu, a także z satelit i telefonów komórkowych, z kont mailowych używanych przez sprawców oraz zabezpieczyć nawet próbki DNA pozostawione na pokładzie jachtu, które według Niemców miały pasować co najmniej do jednego żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy. I tutaj podsumowując, można powiedzieć, że według tego, co podaje Wall Street Journal, ta łódź Andromeda miała pływać wokół każdego z miejsc, w których później miały miejsce wybuchy. Śledczy mieli dojść do wniosku, że jednym z materiałów użytych w tej operacji był HMX, zwany również oktogenem. To jest substancja wybuchowa nadająca się do niszczenia podwodnej infrastruktury. I teraz bardzo ważny trop Polski.
Wall Street Journal twierdzi także, iż niemieccy śledczy badają, dlaczego jacht został wynajęty za pomocą biura podróży z siedzibą w Warszawie. Skądinąd tajemniczego biura podróży, o czym jeszcze za chwilę, które zdaniem amerykańskich dziennikarzy jest częścią sieci firm przykrywek należących do kapitału ukraińskiego i podejrzewanych o powiązania z ukraińskim wywiadem. I teraz tutaj też stawiają taką tezę, że urzędnicy z obu państw mają twierdzić, że polski rząd był trzymany w niewiedzy na temat śledztwa niemieckiego w sprawie tej trasy żeglugowej jachtu Andromeda i na temat załogi Andromedy i że polski rząd miał dowiedzieć się o tym wszystkim z doniesień medialnych. Przy czym tutaj pytają, znaczy stawiają taką tezę, że jest to sytuacja nietypowa dla dwóch członków Unii Europejskiej, którzy mają przecież instrumenty prawne do prowadzenia transgranicznych dochodzeń i określają to jako sytuację taką, no właśnie, niecodzienną, że dochodzi do takiej słabej komunikacji między Berlinem a Warszawą. Jest mowa o tym, że w połowie maja, czyli 5 miesięcy po tym, jak Berlin zidentyfikował Andromedę, obie strony, polska i niemiecka, odbyły coś, co można nazwać spotkaniem roboczym. Dopiero 5 miesięcy po tym, jak śledczy z Berlina zidentyfikowali właśnie ten jacht. Sprawa tej spółki zarejestrowanej w Warszawie, Feria Lwowa, była już wcześniej nagłaśniana przez chociażby frontstory.pl, który to portal również powoływał się na śledztwo niemieckie, odwoływał się chociażby do także śledztwa niemieckich dziennikarzy, chociażby z Die Zeit czy z ARD, którzy w marcu bieżącego roku podali informację, że zachodnie służby już jesienią 2022 roku, tuż po zniszczeniu gazociągu, miały wysłać do swoich europejskich partnerów wiadomość, że jednym z odpowiedzialnych za całą tą akcję dywersyjną miał być, jak to określono, ukraiński komandos. W tym momencie oczywiście trzeba przypomnieć ustalenia amerykańskiego dziennikarza śledczego Seymoura Hersha, laureata prestiżowej dziennikarskiej nagrody Pulitzera, nagrody, która została mu przyznana w roku 1970. Jest to człowiek, który był i reporterem New York Timesa, i New Yorkera, człowiek, który w 2004 roku ujawnił skalę tortur, jaką stosowali amerykańscy żołnierze wobec więźniów w Abu Ghraib w Iraku. Także jest to człowiek niezwykle zasłużony, który postawił w lutym 2023 roku bardzo mocną tezę. Na platformie blogowej Substack napisał, że za dywersję wymierzoną w gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odpowiadają wprost Stany Zjednoczone i że do tego celu miały być wykorzystane ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego pod kryptonimem Baltops 22. To wówczas podczas tych manewrów nurkowie mieli podłożyć miny, które właśnie rozerwały te rury. W tym śledztwie Seymoura Hersha bardzo istotnym elementem było uwypuklenie roli Norwegii. Zdaniem amerykańskiego dziennikarza, Amerykanie mieli być w stałym kontakcie z norweskimi służbami, korzystać z ich doświadczenia, jeśli chodzi o żeglugę po Morzu Bałtyckim, jeśli chodzi o rozpoznanie także dna Bałtyku. No i element, można powiedzieć, taki końcowy, czyli zdecydowanie się na użycie specjalnej boi sonarowej, która miała uruchomić materiały wybuchowe za pomocą specjalnego sygnału dźwiękowego. To wszystko miało zostać sfinalizowane dzięki wsparciu norweskiej marynarki wojennej. Ta boja miała zostać zrzucona przez samolot norweski, czyli ten bezpośredni udział Norwegów tutaj miał zaistnieć. Wracając do artykułu amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, warto zauważyć także reakcję polskich władz, a konkretnie pana Stanisława Żaryna, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępcę ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.
W swoim wpisie w jednym z mediów społecznościowych, a konkretnie na Twitterze, pan Żaryn napisał, cytuję, Polska nie miała żadnych związków z wysadzeniem Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Łączenie Rzeczypospolitej Polskiej z tymi zdarzeniami jest bezpodstawne. Aktualna pozostaje hipoteza, że wysadzenia mogła dopuścić się Rosja, która miała motyw oraz zdolności do przeprowadzenia takiej operacji. W tej sprawie od wielu miesięcy kolportowane są różnorodne teorie i hipotezy. Przypomina to taktykę szumu informacyjnego, którego celem jest zafałszowanie prawdziwego obrazu zdarzeń. Koniec cytatu, jest to wpis z 10 czerwca 2023 roku. Tutaj trzeba oczywiście podkreślić, że zarówno władze Stanów Zjednoczonych zaraz po opublikowaniu tez przedstawionych przez Seymoura Hersha bardzo nerwowo na to zareagowały. Oczywiście od wszystkiego się odcięły. Odcięły się amerykańskie służby specjalne, amerykański Departament Stanu. W przypadku tutaj tego artykułu w Wall Street Journal również nie dziwi fakt, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej odcina się od tego. Wiemy doskonale, jakie mogą być tego wszystkiego konsekwencje. Na pewno takie śledztwo prowadzone przez Niemców może zaostrzyć napięcia wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, może zaszkodzić oczywiście także dobrym relacjom między Polską a Niemcami. Wiadomo doskonale, że Polska od samego początku, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone, zdecydowanie sprzeciwiała się budowie najpierw Nord Stream 1, a później Nord Stream 2. Decydenci w Warszawie wielokrotnie wyrażali się w odniesieniu do tego rurociągu jako do broni geopolitycznej Władimira Putina i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt tak wielkiego zaangażowania Polski w pomoc dla Ukrainy, trudno nie podejrzewać, że ukraińskie służby specjalne działają na terytorium państwa polskiego, że traktują także Polskę jako pewnego rodzaju bazę logistyczną. Pytanie, czy same siły zbrojne Ukrainy, służby specjalne tego państwa były w stanie w sensie logistycznym, technicznym przeprowadzić taką operację? Przeprowadzić bez wsparcia nie tyle, że tutaj państwa polskiego, co po prostu bez zezwolenia Stanów Zjednoczonych i bez pewnego wsparcia Stanów Zjednoczonych, czy może nawet szerzej Sojuszu Północnoatlantyckiego. No jest to kwestia, której tutaj oczywiście nie rozstrzygnę, to jest kwestia potrzeby drobiazgowego śledztwa i bez dostępu do materiałów operacyjnych służb specjalnych trudno w ogóle tutaj mówić o rozwiązaniu tej zagadki, kto dokonał wysadzenia tych rur. Natomiast warto sobie oczywiście odpowiedzieć taką rzymską maksymą, kto na tym skorzystał. Zrobił ten, kto na tym skorzystał. I pytanie, czy ten trop, na który próbuje wskazywać pan Stanisław Żaryn, czy wielu innych dziennikarzy w Polsce i w Europie, że to rzekomo Rosja miała wysadzić te rury, czy rzeczywiście to jest zbieżne z tą zasadą? Czy Rosja tak naprawdę na tym najwięcej zyskała, czy może najwięcej na tym straciła? Myślę, że tutaj sytuacja jest dosyć oczywista. Natomiast sprawa jest rozwojowa i nie wykluczam, że Polska będzie oskarżana w kolejnych śledztwach, w kolejnych jakichś publikacjach, przeciekach o współudział w tym. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna. To znaczy ja od samego początku uważałem, że i mówiłem, że bezwarunkowe wspieranie Ukrainy przez państwo polskie zemści się w sensie geopolitycznym i będzie takim czynnikiem, który będzie zbliżał Niemcy i Rosję, ale zbliżał ponad głowami polskich decydentów. Co do Stanów Zjednoczonych, to oczywiście zawsze musimy mieć na uwadze to, że jest to mocarstwo za wielkim oceanem, które ma swoje interesy globalne, które od mniej więcej przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku zaczęło się reorientować strategicznie na Indo-Pacyfik. I ilekroć będzie mocniej zaangażowane w innych częściach świata, tym gwarancje bezpieczeństwa, tym ten parasol bezpieczeństwa roztaczany nad frakcją proamerykańską czy atlantycką w Europie będzie po prostu coraz mniejszy. I niestety, patrząc na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, musimy sobie zdawać sprawę również z różnego rodzaju konsekwencji właśnie takiego bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Dziękuję Państwu za uwagę. Większość ludzi na świecie potrafi dotrzeć jedynie do kilku procent informacji w internecie. Reszta, czyli ogromna większość danych, jest głęboko ukryta przed tobą.
Większość osób sądzi, że wykorzystanie zasobów źródłowych jest wystarczające, aby znaleźć potrzebne dane i nie zdaje sobie sprawy, że ponad 90% danych nie jest indeksowane przez wyszukiwarki, jest niewidoczne. Akademia Wywiadu uczy swoich studentów skutecznych metod wyszukiwania tych właśnie niewidocznych danych i docierania do prawdy. W naszej Akademii zdobędziesz rzeczywiste umiejętności oraz poznasz techniki i narzędzia, których używają organy ścigania, prywatni detektywi, organy finansowe, banki, komornicy, wywiadownie gospodarcze, dziennikarze śledczy, cyberprzestępcy i obrońcy praw człowieka, a nawet właściciele przedsiębiorstw, wykorzystując w ten sposób przewagę na rynku. Nauczymy Cię, jak docierać do ukrytych informacji na temat ludzi, firm i zdarzeń, gromadzić je i analizować. Po tym szkoleniu Twoje oczy otworzą się na tyle szeroko, że zaczniesz patrzeć na świat inaczej. Jesteś na to gotowy? Masz wybór. Zostajesz w Matrixie, czy przyłączasz się do nas? Co wybierasz?